Hejka, więc dzisiaj dla was zaczynamy luźnego daily vloga. Jak widzicie się, w sumie nie do końca ogarnęłam, bo jeszcze nie uczesałam włosów i będę się musiała przebrać, tylko mam dzisiaj makijaż, make-up zresztą jak to zawsze u mnie. A jak wiecie albo nie, ja wakacje zazwyczaj nie maluję się pod kolami, bo jest zazwyczaj za ciepło, ale dzisiaj jedziemy z Martą do Gdańska. Tego niestety pogoda nam troszeczkę nie sprzyja, bo jest strasznie pochmurno, no, deszcz pada. Nagramy z tego dnia dwa vloga, bo zawsze mamy vlogi takie domowe, wiecie, takie zazwyczaj, które odbywały się w tym pokoju. A zazwyczaj, gdy gdzieś jesteśmy, to w ogóle nigdy wam tego nie nagrywamy. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś zawsze wychodzi. I postanowiłyśmy, że właśnie teraz to zmienimy. Mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać. Oczywiście będzie pewnie gorsza jakość, bo telefonem będę nagrywać, bo lustrzanki tak średnio zabrać, bo ona jest strasznie taka ciężka. Ogólnie dzisiaj wcześniej wstałyśmy i wczoraj też. Jestem zmęczona. No i jeszcze jedna sprawa, której wam chciałam powiedzieć, to, że zapraszam gorąco do zasubskrybowania naszego kanału. Wiem, że ostatnio to powtarzamy we wszystkich filmach. Bardzo dużo osób ogląda nasz kanał bez subskrypcji, co powiem wam, że jest troszeczkę smutne, bo jak my nagrywamy te filmy, liczymy na waszą aktywność, na komentarze, bo to jest mega motywujące, także jeśli nas oglądacie, to zasubskrybujcie nas, a jeśli nie macie kanału na YouTubie, to założycie, bo uważam, że warto, bo wtedy będziecie mieli wszystkie osoby, które oglądacie w jednym miejscu. Kiedyś właśnie też, jak jeszcze nie nagrywało się na YouTubie, nie byłam przekonana do zakładania kanału na YouTubie, a i tak wszystkich też sobie wpisywałam, ale to jest naprawdę bardzo wygodne. No także gorąco was zachęcam. I chyba tyle, bo już widzę, że się rozgadałam mega długo. My już się zbieramy i za chwilę będziemy wyjeżdżać. Postaram wam się oczywiście coś ponagrywać. Above these skies that wait here for an evening to believe in, our lives will change whenever you are here. I hope you want to stay around for longer than the last time, and we can dance beneath the stars again. Nie wiem, czy cokolwiek słychać. My sobie właśnie odpoczywamy, bo chodziłyśmy sobie ogólnie po galerii, zjadłyśmy maka, bo co można innego jeść tutaj. I po prostu dalej będziemy chodzić i szukać jakichś może fajnych rzeczy, coś może fajnego na wyprzedażach, ale na początku muszę wam powiedzieć, że nie ma jakichś takich fajnych wyprzedaży jeszcze. Może dopiero później będą, bo na razie są takie średnie. Nic fajnego w ogóle jeszcze nie znalazłyśmy i po prostu nic nie kupiłyśmy jeszcze. I teraz po prostu pójdziemy dalej, tak? I poszukamy, może coś akurat nam się znajdzie. Jak widać, wróciłyśmy już jakiś czas temu do domu. W sumie wróciłyśmy około 16, 17, a jest godzina 18:57. No, wróciłyśmy ogólnie dosyć wcześnie, dlatego że w sumie już nie miałyśmy co robić, bo cały dzień dzisiaj pada. Powiem wam, że miałyśmy mega ambitne plany, a z naszych planów jak zwykle nic nie wyszło ze względu na pogodę. Ponieważ chciałyśmy iść jeszcze nad morze, ale no nie udało nam się, było jeszcze tak mniej więcej spoko. Rano, gdy wstałyśmy, to tak lekko, delikatnie kropiło. W trakcie tego, jak gdy już praktycznie nie chciałyśmy wyjeżdżać, to była taka ogromna burza, takie grzmoty, że dawno czegoś takiego nie widziałam. Już w sumie dojechałyśmy do Gdańska, to nie padało, było spoko. Myślałyśmy, że a to może jeszcze pójdziemy chociaż sobie pochodzić po molo.
Mieliśmy nawet w planach jechać do Sopotu, ponieważ tam jest większe molo. Można było sobie pospacerować, no wiadomo, pokąpać się raczej w morzu dzisiaj, no nie dałoby rady ze względu na pogodę, więc chciałyśmy sobie po prostu pospacerować, ale niestety nie udało nam się to. Dobrze, że postanowiłyśmy pojechać do Galerii Bałtyckiej, dlatego że równo gdy wysiadłyśmy koło Galerii Bałtyckiej, to zaczęło lać. Galeria Bałtycka jest dosyć dużą galerią i tam jest naprawdę bardzo dużo sklepów, to będąc w tych takich topowych sklepach, nic nie mogłam dla siebie znaleźć tak naprawdę. Nic mi się tam dzisiaj, nie wiem, albo dzisiaj mam taki dzień, gdzie jest, wiecie, że nic się nie chce, taki dosyć marudny, bo nic dla siebie nie potrafiłam znaleźć. Co prawda kupiłam kilka rzeczy, ale w Sinsaju, i gdzie tak naprawdę Sinsaj macie praktycznie w każdej galerii. A tak poza tym nic nie kupowałam. No i po prostu dzisiaj już nic nie będzie działo, może jutro coś ciekawego wam dogramy. Dzisiaj jest już drugi dzień tego vlogowania i powiem wam, że rano zajęłyśmy się sobą i nie nagrywałyśmy nic, ale jakoś po południu przyszła paczka z AliExpress i w tej paczce był taki zestawik, zaraz wam w sumie pokażę go z bliska. Jest to zestaw nożyczek do włosów, ponieważ na jakiejś grupie facebookowej odnośnie włosów ktoś polecał ten zestaw z AliExpress, że warto go kupić, że naprawdę spoko są te nożyczki. W sumie możecie zastanawiać, po co kupiłam nożyczki do włosów, skoro niedawno ścinałam włosy i w ogóle po co mi takie rzeczy, skoro fryzjer ma nożyczki, a wy w domu nie potrzebujecie. Ale powiem wam, że w domu takie nożyczki do włosów są naprawdę bardzo przydatne. Jak jeszcze miałam długie włosy, to niektóre końcówki były takie rozdwojone, to po prostu sobie je obcinałam nożyczkami, wiecie, brałam tak i obcinałam te końcówki nożyczkami i bardzo też często sama sobie podcinałam końcówki, bo jak wiecie, nie wiem, bo jak wiecie albo i nie wiecie, idziecie do fryzjera i chcecie wyjść z podciętymi końcówkami, a tak naprawdę tracicie 20 cm włosów, no dobra, nie przesadzajmy, ale około 15 na pewno wam zawsze zetnie. I wiem, że ktoś powie, a właśnie bardzo dobrze, że zetnie, bo te wszystkie zniszczone końcówki będą ścięte, ale czasami nie chcecie za bardzo stracić na długości, a chcecie mieć po prostu te końcówki zdrowsze, dlatego lepiej takie nożyczki mieć w domu. I w ogóle pokażę wam, jak one wyglądają. Tak wygląda cały ten zestaw, to był taki mini grzebyk i dwie pary nożyczek, zaraz wam to otworzę. To są takie zwykłe, najzwyklejsze nożyczki do włosów. Ja wiem, że miałam kiedyś takie podobne do papieru, tyle, że były bardziej zaokrąglone na czubku. I jeszcze takie, i powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, do czego są takie nożyczki z tymi ząbkami. Możecie mi napisać w komentarzu, chętnie poczytam, bo naprawdę nie wiem. Jeśli ktoś z was był na fryzjerstwie, albo uczył się o takich nożyczkach, to napiszcie, do czego one są. No i jeszcze taki mini grzebyk i tyle. Z racji tego, że te nożyczki dzisiaj przyszły, a Kasia ma zniszczone dosyć końcówki, to po prostu będziemy je za chwilę cięły. Więc witam się z wami w tym vlogu po raz drugi. Dzisiaj mamy kolejny dzień, jak widzicie, jesteśmy dzisiaj bez make-upu. Obcinałam włosy ponad rok temu i od tego czasu nie obcinałam końcówek, to jest strasznie złe. Ale przed maturą chciałam obciąć włosy, ale jest taki, wiecie, zabawą, że nie wiem, przez maturę się nie obcinę, bo się nie zda. Znam osoby, które obciąły włosy, a zdały maturę, super. Jakoś tak potem już mi nie było po drodze, a i dzisiaj jak przyszły te nożyczki, to mi się przypomniało właśnie, że te włosy, te końcówki wypadałoby podciąć. Sobie Marta obcięła mi troszeczkę, około 3 cm, bo na razie włosy zapuszczam, aczkolwiek kto wie, może mi się odmieni w każdym momencie. I też pewnie będą komentarze,
dlaczego nie poszłam do fryzjera, tylko robiłam te bardzo własnoręcznie. Także na AliExpress Marta zamówiła te nożyczki i to jest, to są nożyczki specjalne do włosów, także moje włosy nic się nie zniszczą. Opowiem wam, że czasami jak ja idę do fryzjera, to fryzjer obcina zamiast tych 3-4 cm, to obcina tak z 10, 14, 15, także może troszeczkę przesadzam, no ale na pewno obcina tych włosów no troszeczkę więcej niż końcówki. Wiecie pewnie jak to jest, pewnie nieraz mieliście styczność z fryzjerem, więc wolałam tego uniknąć. Tym bardziej z tego względu, że ja teraz zapuszczam włosy, jak wam wcześniej mówiłam, na razie nie planuję obcinać, także no wiecie, tylko końcóweczki, podobno jak się podcina końcówki regularnie, to włosy szybko rosną. A wiecie skąd to wiem? Oglądałam film, który Marta nagrała. Marta nagrała właśnie taki film. Co to był za film? Sposoby na zapuszczenie włosów. Tak, także tu macie do niego kartę, to nigdy nie wiem, z której strony. I oglądałam ten film i podobno to działa. Także jeśli już tego filmu nie widzieliście, to zachęcamy was. No i ogólnie myślę, że na teraz tego vloga zakończymy. Nie wiem, czy słyszycie tego świerszcza w tle. No i po prostu zakończymy go chyba tutaj, tak, teraz. Mamy nadzieję, że ogólnie nie wyszedł chaotycznie i jeśli chcecie więcej vlogów z wakacji, jeśli podobało wam się, że w końcu nie był to typowy vlog domowy, to dajcie oko w górę. Też jesteśmy tego świadomi, że też mało co nagrywałyśmy w Gdańsku. Bo ogólnie tak, po prostu pogoda nam nie dopisała. Tak, większość czasu spędziłyśmy w galerii był. Tak, a jeszcze nic sobie nie kupiłam. Może za jakiś czas zrobimy wam haul, dajcie znać, czy chcecie haul z wyprzedaży, dlatego że my ogólnie hauli nie nagrywamy, ale taki jeden haul wyprzedażowy możemy wam nagrać, jakoś pod koniec wakacji albo pod koniec lipca. No, jeśli film oczywiście wam się podobał, dajcie łapkę w górę, bo to jest bardzo motywujące. Wtedy będziemy wiedziały, że mamy więcej nagrywać wakacyjnych vlogów. No. Zapraszamy was również na naszego Instagrama, tam jesteśmy aktywne? Tak, czasem staramy się. I na Snapa. I oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa, pa! Time is almost up, we're near the end, babe.